Przyszłam do przychodni po pomoc, bo źle się czułam. Pierwszą rzeczą, jaką tu odkryłam, była wiara w Chrystusa. Była mi szczególnie potrzebna w moim stanie, bo jestem seropozytywna. Adwentystyczna przychodnia spełnia istotną rolę w tym regionie Zimbabwe. Pacjenci pochodzą z różnych środowisk społecznych i religijnych. Wielu z nich to nosiciele wirusa HIV, a ta przychodnia to jedyne miejsce, gdzie otrzymują darmową opiekę medyczną. No Matter szybko przekonała się, że najważniejszym czynnikiem w procesie leczenia jest Jezus. W przychodni codziennie odbywają się nabożeństwa. Ludzie korzystają tu z usług medycznych i uczestniczą w nabożeństwach. Mamy wspólny śpiew i kazania Słowa Bożego. No Matter była chrześcijanką, ale dawno temu porzuciła wiarę. Nabożeństwa w przychodni poruszyły jej serce. Postanowiła ponownie oddać życie Jezusowi i opowiedziała o tym wielu osobom. Przychodnia ma dobrą reputację w okolicy. Nie tylko życie No Matter się tu zmieniło. Można by opowiedzieć wiele historii osób, które doświadczyły duchowej przemiany w tej przychodni. Poruszyło mnie jedno z porannych nabożeństw prowadzonych przez wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Doświadczyłem wtedy działania mocy Bożej w swoim wnętrzu. Przyjąłem Jezusa Chrystusa za swojego osobistego Zbawiciela. Zostałem ochrzczony. W moim życiu zaszła zmiana. Personel przychodni podchodzi do zdrowia całościowo. Świadczony jest szeroki zakres usług. Można przyjść z przeziębieniem, ale odbiera się tu także porody. Pacjent nie ponosi żadnych kosztów. Zdrowie ducha i ciała i duszy to dewiza przychodni, w której na etacie jest również psycholog. Wierzymy w Jezusa, bo jest to przychodnia adwentystyczna. Nie ufamy swojej własnej inteligencji. Każdy dzień rozpoczynamy modlitwą. Zapraszamy naszego Pana do naszej pracy. Pracownicy są tak serdeczni i znają się na rzeczy, bo Jezus jest w tej przychodni. Nauczono mnie, jak żyć z HIV i jak pracować własnymi dłońmi. Dzięki temu patrzę na życie pozytywnie. Potrzeba nowych przychodni w Afryce Południowej rośnie z każdym dniem. Część Twoich darów 13 soboty posłuży budowie ośrodka zdrowia w Zimbabwe. Pacjenci będą mogli liczyć tu nie tylko na poprawę zdrowia fizycznego, ale także psychicznego i duchowego. Módl się za ludzi, którzy potrzebują opieki medycznej. Módl się, aby Bóg przekształcał życie mieszkańców tej społeczności. Dziękujemy Ci za wspieranie misji.